Kochani, jak rozmawiałem pierwszy raz z Ewitą, to kopalnia wiedzy o ziołach, o życiu i pewnie powiedziała, że ona wie, jak się przyjmuje porody. I mówię, kurde, te porody cały czas nie dawały mi spokoju, bo mówię, przecież może być sytuacja, że nie będzie wody, nie będzie prądu, będziemy na wyspie, a będzie się poczynało nowe życie, tak? I teraz pytanie, co, już nie mówię o mężczyznach, ale co kobiety, czy my powinniśmy wiedzieć, żeby tak po prostu przygotować się na takie działanie, że trzeba mieć zioła, trzeba mieć wodę, trzeba mieć ręczniki, trzeba mieć tą mądrość, którą trzeba zrobić, żeby to uruchomić. Także myślę, że co, że oddamy teraz Ewicie głos, bo ma doświadczenie i mówi, że już trochę życia przeżyła i ma doświadczenia w tym temacie, także myślę, powiedz dwa słowa o sobie, skąd przybyłaś i jak do nas trafiłaś i dlaczego to, co, o czym mówiliśmy, jest istotne. Możemy się nauczyć. Oddaję głos. Sława, witam pięknie. Nazywam się Ewita, przyjechałam z Gdańska, byłą położną, byłam, ale uprawiałam 25 lat, byłam kosmetyczką też. Tego, co się nauczyłam w szkole, to może przekażę, bo też i w praktyce. Jestem też zarówno matką trójki dzieci, no już moje dzieci są odchowane, duże w świecie. Teraz w takich ekstremalnych warunkach, jak to poród, na pewno młode tutaj dziewczęta chciałyby wiedzieć, no na pewno to jest wykonalna sprawa, tylko że trudna. No kiedyś nasze pramatki no, rodziły, dookoła inne kobiety pomagały. No i mężczyźni raczej no, nie towarzyszyli, tyle co wiem z jakichś ustnych, to uciekali. A teraz jest moda z kolei, żeby panowie, ojcowie, tych dzieci, żeby towarzyszyli, ale nie każdy ojciec się nadaje, muszę wam powiedzieć, bo są, znam panów, którzy no, na widok krwi po prostu mdleli i jeszcze gorzej, trzeba było ich reanimować, a poród odbierać. No w takich ekstremalnych warunkach, to zależy, czy byśmy, jesteśmy w bunkrze, czy na wypadek wojny gdzieś, no musiałoby być światło. No jeżeli światła nie ma, no to musielibyśmy zapewnić sobie świeczki, jakieś zapałki, też no i jeszcze jakiś sprzęt, no nożyczki, jakaś jodyna, dobrze by była woda utleniona, dla dziecka jakieś no, pieluszki do przecięcia, też pępowiny, trzeba by było właśnie pół godziny jeszcze zaczekać, potem odciąć. No i też ważna psychika takiej mamy, żeby nie straciła pokarmu. Trzeba bardzo to dbać, żeby ona jadała naturalne już wcześniej produkty. No, młode dziewczyny, wiecie, krowa je trawę, prawda, a nie czekoladę. I ma pełno pokarmu, żeby swoje ciele wychować. A nasze panie jak się odżywiają? No proszę mi tutaj powiedzieć. Dlatego nie mają pokarmu, bo powinny tak brać żywy pokarm, jeść. To znaczy żywe soki, żywe warzywa, no świeże owoce, to wiadomo. Dobre masło, dobre oleje tłoczone na zimno, powtarzam. No, dobrze, że my teraz mamy różne i zagraniczne warzywa, których kiedyś nie było. Wspomnę też o awokado, które jest bogate. Wszelkie, nie wiem, czy tu Państwo jedzą, dziewczyny jedzą awokado, ale powinny, bo jest bardzo wysoko energetyczne. Też owoce dobre, soki. Probiotyki są też ważne wcześniej, pre i probiotyki, bo mamy jelita dziurawe. Co druga osoba, to w ciemno idę o zakład i trzeba to naprawić. Trzeba to naprawić po prostu. Potem powiem w innym programie, jak to naprawić. A pokarm się nie tworzy tak od... Nie każda ma. Zobaczcie na porodówkach, co teraz, co dziesiąta osoba może ma, dziewczyna, a teraz się nawołuje z kolei, żeby karmiła, bo przecież w pierwszym pokarmie jest najwięcej siary się wytwarza i to jest pokarm informatyczny na całe życie, tam jest odporność, bioodporność, się nie bierze z niczego. Jeżeli ona nie karmi swojego dziecka tą siarą, to powinna mamkę wziąć dziewczynę, bo tak kiedyś bywało w dworach, jeżeli pani nie miała pokarmu, to mamkę się brało i mamka karmiła dzieciątko i na całe życie jesteś zdrowy, bo masz tą odporność. Tak, ale kiedyś nasze prababki, praprababki, prawda, nie miały tak dobrze jak teraz. Teraz jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Idziesz do marketu, wszystko masz. Kiedyś musiały kobiety zdobywać, tak?
pokarm. Mężczyźni musieli gromadzić na zimę. Jeżeli w zimą rodziła, to wszystko suszone jagody były, wszystkie inne ingrediencje, których teraz masz skolko godno na wyciągnięcie naprawdę. To tylko teraz, jakie powiedz, a kiedyś i wszystkie miały pokarm? Ciekawe. Tak? Choroby, mój panie, choroby. Też były przenoszone przez układ rodny. Tak, przez układ rodny, grzybice na przykład. Dlaczego co druga osoba nie może zajść w ciążę? I mężczyzna, grzybice tak opanowały i jeszcze rzęsistki, chlamydie, których mamy 3 rodzaje, nie leczymy. Jeszcze nie powiem już o innych wstrętnych choróbskach, które przenosimy genetycznie i jesteśmy coraz bardziej słabe, słabsze. No i to tak jest właśnie. I teraz słuchajcie, gencjany też, jeżeli by się coś na wypadek, no nie daj Bóg, działo, to trzeba by było mieć tak, apteczka pierwszej pomocy. Soda oczyszczona, ale do analiz chemicznych. Gencjana, wodny roztwór gencjany i spirytusowy, jodyna tak samo, wodny roztwór i betadeina szwajcarskiej firmy, woda utleniona, to takie podstawy i to trzeba mieć zawsze w swojej apteczce, zawsze, przy sobie, ja zawsze mam z sobą, także to polecam. I to proszę rozpropagować dalej wśród kobiet, mężczyzn, wśród nas, Słowian. No też polecam, modne teraz, żeby piekły panie, chleb jaglany, jagła, który odtula i nasze jelita wprawia no, w zadowolenie. I bez, nawet nie znając prawideł pieczenia, 2 dni nastawiamy samą kaszę, zalewamy tylko wodą i ona fermentuje blaszkę olejem, wymościmy, kaszę wkładamy już taką napęczniałą i pieczemy chlebek. Zdrowy, zdrowe, bez żadnych ulepszeń, polepszeń. Ja uważam, że to jest najlepszy w tej chwili pokarm, taki posiłek energetyczny. A jak to mówią, chleba naszego powszedniego. Inne chleby zawierają trucizny. Brom nie tylko. Cysteinę. Wacek, pomóż mi, co jeszcze? Ty jesteś chemikiem. Kadm zawierają. Tak, to jest bardzo wielka trucizna. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że barwniki, konserwanty, tak, to nie jest obojętne na inne pokolenia, bo przecież to wszystko zostaje, w nas kumuluje się, tak? I trzeba co jakiś czas brać tą sodę, żeby się po prostu odkwaszać. Jemy mięsko? Jemy. Kiełbaskę? Jemy. Sery? Jemy. No, ja też nie. Zwykłą sodę spożywczą, ale do analiz chemicznych. Nie tą, która zawiera, zobaczcie, środek zbrylający E500. Tą nie polecam. Polecam, proszę zapisać, tą czystą, do analiz chemicznych. Tutaj koleżanka Ewa też podpowiada, że jest coś takiego. Jest, to jest troszeczkę droższa, pomijam, ale jest bardzo dobra, skuteczna. Przez 10 dni co najmniej, od dzieciątka, od dziecka należy, bo dzieci już są zatrute naprawdę. Dzieci są tak karmione, że ja widzę, jak te matki idzie dziecko z mamusią Pepsi-Cola pije na dzień dobry. Wie pani, to moje dziecko nic nie chce od rana jeść, tylko Pepsi-Cola. Ja mówię, nic więcej nie je, no nie chce, wie pani. A ja mówię, a wie pani, co tam w tej Pepsi-Coli jest, czy w Coca-Coli? No nie wiem. Ja mówię, no widzi pani, pani jest młoda, ja też jak byłam młoda, to też nie wiedziałam, że 7,5 szklanki cukru, proszę pani, kwas otofosforowy i otawofosforowy, poprawmy Wacek, jeżeli tak. Oto fosforowy i jaki? Jeszcze eta fosforowy, coś takiego. Przepraszam, jestem chemikiem, ale wiem, że tam silne środki są, które należy do ubikacji, do toalety, a nie do naszego organizmu wprowadzać. I tak samo jest z innymi produktami, dlatego należy dzieciom dawać dobrą wodę jakościową, jeszcze z odwróconą osmozą. Najlepiej do lodówki włożyć butelkę plastikową, nie szklaną, bo pęknie. I dzieciom odmrozić i podawać. Z cytryną, a nie jakieś cukry.
Dzieci od rana do wieczora właściwie tylko potem mają ADHD, się matki dziwią, że dziecko moje jest pobudzone, wie pani, a pani takie spokojne. Ja wiem, bo moje cukru nie znają od urodzenia. Co pani nie powie, jak pani to... Ja wie, nie przyzwyczaiłam, nigdy grama cukru nie podam. Dzieci są szczupłe, są wegetarianinami, uprawiają sport, biegają 42 km maratony moje. Dwie dziewczyny i chłopak, synowa, wnuczek jest najlepszy w Polsce i wnuczka najlepsza w Polsce na 800 metrów. Drugi wnuczek tak samo w triatlon, tak? Konradek, triatlon i biega, pływa na rowerze. I też wszelkie sporty zimowe. Także córki mają świadomość. Ja jak byłam młoda, no niestety nie miałam tej wiedzy. Moja mama przekazała mi taką inną wiedzę, no jak wszyscy, no. Nie mamy wiedzy, a teraz mamy wiedzę i moja mama już ma 90 lat, dziadek miał 107 jak zmarł, także o czymś to świadczy. Ja teraz inaczej, moja mama to była już po prostu 30 lat temu, już umierała. No niestety miała wylew ciężki, sama wyszła bez leków, bez lekarzy. Nie chodzimy w ogóle do lekarzy. Zdrowo się odżywiamy w miarę, z ogródka mam dużo warzyw, owoców, ziół. No i tak... Powiedz jeszcze, jakie wziąć zioła, jak dzieci są małe i trzeba mieć świadomość, że może być zmiana diety albo zmiana picia wody, czy nawet zmiana w ogóle w odżywianiu całkowicie. Jakie zioła wziąć? Zioła, to bym proponowała glistnik, bo to glistnik, jak już nic nie mamy. Słuchajcie, glistnik jest nawet antynowotworowy. Już nie mówię, że on zabija wszelkie patogeny, bakterie, grzyby, drożdże, wirusy. To jest, ja uważam, że to jest, a jak nam Amerykanie zazdroszczą tego glistnika jaskółczego ziela, tego tam nie ma, może tam gdzieś jest w środkowym pasie, ale bardzo mało i jeszcze nie znają tego ziela. I można zrobić kiszonkę, probiotyk zrobić bardzo prosto. Nazbierać tego zioła, owinąć w kamień sznurkiem do słoika 5-litrowego, woda przegotowana i niech się kisi, nastawić gazą, przykryć i niech się kisi. Troszeczkę można dać z innej kiszonki, na przykład spod kapusty, czy soczku, czy spod ukiszonych ogóreczków, żeby przyspieszyć ten proces fermentacji. Słuchajcie, rewelacja, rewelacja. Jak jelita, nawet sam sok wypijecie, to poczujecie dosłownie, tam wszystko się wam będzie gotowało. I potem wodą popić. Ile tego musi być, tego ziela? No słuchaj, musisz zacząć od małych dawek. Nie można, słuchajcie, właśnie, przekroczyć pewnych dawek, bo to jest chyba trująca, tak mi się wydaje. Ale w małych ilościach nawet truciznę można, wiecie, jak z homeopatii, primum nocere, po pierwsze nie szkodzić. Małymi dawkami, kroplami, zacząć od, no spróbować, od 5 kropli, no, nas nie zabije, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I próbować coraz większe dawki. Ja tak... Kiedyś to ja miałam rozmiar, mnie znają, jak uprawiałam sport, 32. Ważyłam 46 kilo. Wiem, że trudno tutaj w tej chwili, ale odżywiałam się. Mnie się wydaje, że w miarę zdrowo. Jadłam arbuzy. Uwielbiałam arbuzy. Teraz się dopiero dowiedziałam, że co w arbuzach, dlatego jak byłam w ciąży, zawsze mąż musiał mi 10 arbuzów kupować. Zjadałam jeden dziennie. Tam są probiotyki i prebiotyki, słuchajcie. Melony. Spróbujcie dzieciom, zmuście po prostu, nawet zmuście, jak nie chcą jeść, ale chyba każde dziecko lubi melony, wszelkie arbuzy. Arbuzy to są przecudowne sprawa. Nawet cała kuracja miesiąc może trwać, nic wam nie będzie. Arbuzowa. To na Kaukazie właśnie stosują, tam jeżdżą za ciężkie pieniądze do Odessy i tam jeszcze dalej, koleżanka mi mówi, za ciężkie pieniądze jadą grubasy ze Stanów. No, a my możemy tutaj też sobie sami kurację taką zrobić. Przecież nie trzeba nam tam jeździć i kasę wydawać. A arbuz kosztuje w tych sklepach, ja wiem, złotówkę chyba kilo. No to 10 zł dziennie. Wiem, że 3 dni możemy jeść. Nasz organizm ma na 3 dni zapasy. W ogóle nie musimy jeść. Naprawdę, 3 dni. Przeżyjemy. Tylko woda musi być, wiadomo. Woda musi być. I to dobrej jakości wodę. Nie żałujcie sobie na wodę, bo woda naprawdę, ja tu odkryłam, w Sopocie produkują wodę gazowaną syfon z głębinową, mają studnie, ale słabo rozreklamowana, ale bardzo dobra.
Także piję teraz tą wodę. Ona jest nasycona dwutlenkiem węgla, bo dwutlenek węgla też niszczy bakterie, grzyby, wirusy i tak dalej. Wiecie o tym. No, co jeszcze byście chcieli wiedzieć? Ma jakieś ktoś co pytanie? Co w takiej apteczce dla takiej kobiety, jak ma się dzieci mieć? No, co jeszcze powinno być? Powiedziałam już wcześniej, tak. No, kurdybanek też, który przywiozłam. Też jest cudowny. No, kurdybanek no, ma tyle właściwości, że no... Jak go przygotować? Jak go przygotować? No, pokroić, zalać wodą. A jeżeli tutaj zimno, no bo nie będziemy mieli... Aha, słuchajcie, ja teraz robię herbaty, które smakowe nazwałam. Z wszelkich ziół wodę nastawiam na całą noc te zioła w dzban szklany. Na drugi dzień mam oddane wszelkie makro i mikrozwiązki. Przechodzą do tej wody. Daję jeszcze całą cytrynę. I słuchajcie, pyszne, prawda, Wacek? No przecież to jest pyszne, można tam dodawać owoce, nawet owoce. Jeżeli się jest na diecie, to nie należy jeść słodkich owoców, tylko wszystko kwaśne. Na przykład grejpfruty, tylko grejpfrut nie wolno z żadnym lekiem, z żadnym. Z żadnym, trzeba wszystko odstawić. Tylko nie wiem, to pod nadzorem chyba lekarza. Olejek z grejpfruta, olejek oregano. Ja to przywożę ze Stanów, bo tam mają nieoszukane. Drogie olejki są, ale są wspaniałe, bo te nasze tutaj, no nie powiedziałabym, nie mam dobrego zdania o nich. Także pamiętajmy, nigdy nie zastępuje się natury sztucznymi składnikami, nie, ani wytworzonymi w laboratoriach. Przyroda jest mądra i wystarczająco bogata, abyśmy pozbyli się wszelkich chorób. I na tym chyba zakończę. Dziękuję bardzo. To dopiero jak jest park, drzewo uschnie i pierwszy kora spadnie. I dopiero te miejsca energetyczne widać, kiedy ta sosna dokładnie odkryje swoje. I tu takie jedno zdjęcie puściłem dokładnie, żeby to... A te drzewa to są wszędzie. Okolice parku tutaj pod Włocławkiem to jest Kujawsko-Gostynisko park. To są całe hektary, to są normalnie zaczarowane miejsca. Okazuje się, że jest i to, co Mariusz mówi o żarnie. Miejsce energetyczne, one jak sprytnie działają. Dwa żarna. Jedno żarno, które kręci się w prawo skrętnie, ale się okazuje, jak wyjdziesz za to żarno, znajdziesz okrążone lewo skrętne. I tak dokładnie drzewa to pokazują. Ba, okazuje się, że te starożytne szlaki, które zaczynasz oglądać, to są normalnie zaczarowane drzewa. To są całe linie drzew, które są normalnie anomalia. Ba, okazuje się, że w tych skrętnościach u nas Niemcy zrobili sobie coś pod Włocławkiem. W lasach, jak to zwykle, Niemcy coś tam robili. Wybudowali potężne areały, zabetonowali na te swoje pierdoły. I o co okazuje się? W centrum tego miejsca, tak jak wokół Cykloma, każde drzewko idealnie prosiutko rośnie. Tam nie ma żadnego zawirowania energetycznego. Bez badania różdżką wystarczy wejść, popatrzeć. Drzewka rosną niesamowicie prościutko i bardzo szybko. A więc oni wiedzieli, jeżeli tam były zbrojownie związane z amunicją, tam nie miał prawa się ktoś mylić. Nie miał prawa działać w energiach, żeby na haja chodzić. No bo upuszczenie powodowałoby, że ten cały środek leci w powietrze. Tak idealnie czyste energetyczne miejsca. Aczkolwiek zanim zaczynają się te wiry energetyczne. Ale warto jeszcze się przyjrzeć drzewom, tak zwanym 3-5 drzewom. Są drzewa, które rosną w nic i tak, no właśnie, że energetyka je rozsadza. Że ci z ziarna wychodzi 3, 5, 7, szczególnie olchy, szczególnie lipy. Jak szukano piramidy Fahrenheita, a piramida Fahrenheita stoi w Polsce, bo szukano, bo pałac Fahrenheita jest pod Kaliningradem, ale po stronie polskiej jest piramida Fahrenheita. Człowiek szukał, ja jadąc rowerem. I on zauważył, jadąc rowerem, że w pewnym momencie te drzewa są rozstrzelone wszystkie, nie? Tak. Przed w las 200 metrów i od drogi jest piramida Fahrenheita. Energetycznie działa pięknie. Wewnątrz leżą mumie, które mają tam po 200 lat. Rosjanie tam wpadli, wyrywali głowy, ale globalnie to miejsce jest bardzo energetyczne. Ja tam byłem i patrzyliśmy, jaka tam jest energetyka i człowiek mówi, co wy robicie? Ja mówię, no patrzymy, jaka jest energia, nie? Ale co, obrączką? No mówię, no tak, nie? A mówię, jaki pan jest? Pszczelarzem, nie? Jak wziął obrączkę, to nie było tego widać, nie? Tak się kręci.
polecam pojechać sobie na Mazury, zobaczyć piramidy Fahrenheita, ale też warto zobaczyć tak zwany półksiężyc, który zaczyna się pod piramidami w Gizie, a się kończy w Kętrzynie, tam gdzie Hitler zrobił sobie tą siedzibę. Ta pole energetyczne, kwatery, tak, ono działa. Także myślę, że to warto tam się tak przyjrzeć. Nie? Może dalej mówiąc, bo zacząłem mówić o skrętności drzew, bo mówiłem o sośnie w tym momencie. W tym momencie o sośnie. Okazuje się, że najłatwiej rozpoznać energię ziemi pokazują kasztany. Kasztan od razu pokazuje skrętność, na której mieszka. Ja nie wiem, jak było z jaworami, bo zostały wycięte. Może one pokazywały rzeczy zewnętrzne. Może dlatego je usunięto, żebyśmy nie rozpoznawali. Bo kasztany na ulicach bardzo często są. I to one dokładnie pokazują, bo sosny znowu po energetykę, po kształcie, w którą korony się skręcają, jak końcówki się rozchodzą. To można się dokładnie przyjrzeć i ta energetyka kształtuje. Ale nie kształtuje duże drzewo. Okazuje się, że ono kształtuje malutkie drzewo. Sadzonka, a więc ta sadzonka, która oni tam w tym mateczniku wkopują, to one już dostały tą energetykę z tego małego ziarenka, jak wyrasta. To ono od razu, ta energia, która go kształtuje, ono już potem do dorosłego rośnie. Następne moje spostrzeżenie na temat rośnięcia tej energii sosny utrzymam się. No bo to akurat omówię taką sprawę ciekawą. Energia, a energia, no tutaj, nadajników. U nas jest kościół, ale ja tam akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie jest dużo drzew. I wkoło kościoła jest masę drzew. Kościół jest postawiony no, z 20 lat. Ale wiadomo, że na wszystkich kościołach takich pierdół, nie? Tylko że to są akurat do innego celu, a tamte są do GSM-u, nie? Do tych tak zwanych operatorów. U nas na kościele trzech operatorów jest zainstalowane, trzy systemy anten na jednym kościele. I okazuje się, że po wybudowaniu poszły, posadzone zostały starodrzewia są, ale i młode są. I jaki jest myk? Okazuje się, że te młode drzewka rosną do jakiejś wysokości, gną się na wysokości i już rosną czubkami w tą stronę. Nie jedno drzewo. Młode takie 20-15-latne, żadne nie chce rosnąć czubkiem do góry, zakrzywia się, nie chce iść, bo ono się kształtuje jeszcze. Ma tą energię i dokładnie pokazuje, a więc oglądanie drzew i gatunków drzew, no to jest podstawa, żeby to pojąć w ogóle, jak te energie funkcjonują, ale rozpoznać energię. I teraz to, co mówiłem, różne gatunki sosny samej. Sosny. Są, to jest sosna pospolita, to co mówi, że ona taka jest niesamowita. To jest pospolita sosna, ale ona się rozchodzi, potem się okazuje na dwa główne pnie, no potem rzadziej jest na trzy główne pnie i jeszcze te konary potrafią zakręcać. Aczkolwiek no konaru nie zobaczysz, no bo kora sprytnie maskuje to wszystko. To po samej sośnie w tym momencie jest mowa. Nie wszystko, ja tylko mówię o tym, co rozpoznałem, to rozpoznałem od roku czasu. Na metr się rozgałęzia, co to znaczy? Jak sosna, czy jakiekolwiek drzewo na dwa? Nie każde drzewo się rozgałęźnia, sosna się rozgałęźnia. Ja tu po prostu pokażę no to zdjęcie, które pokazałem, jaka skrętność sosny jest. Nikt nigdy nie widział skrętności sosny. Tego jest opór. Ja to trafiłem, takich dużo jest, w Łącku. Jest park akurat Łącki przy jeziorze Łąckim i to też jest dziwne, bo to jezioro Łąckie... Nie, Łąck. Tutaj nasz Łąck, który jest w parku kujawsko-gostyńskim, nie? I okazuje się, że tam to, co mówił Mariusz, jaki jest tam numer, obsadzony jest dębem i olchą. Olsza ma to do siebie, że rośnie przy brzegach. I jakie numery tam olsza zrobiła w tym momencie, jeżeli mówimy o jeziorze w Łącku. W parę metrów od olszyny schną, kiedy olcha rośnie na bagnach. Olcha przy wodzie schnie. A jaki jest numer? 50 metrów wyżej, góry usypane, bo to widać, że to było wysypane i u góry olszyny rosną trochę bardziej potężniej i tak jak mówi Mariusz, olszyny jak dęby. Ja już nie mogłem odróżnić, mówię, do Jaska, no przecież jestem z drewnem związany i olchy są tak potężne, tylko że no one mają właśnie to z cztery wychodzą. Tam jest ten myk, że te olszyny wychodzą z jednego korzenia w cztery, ale wszystkie są tak niesamowicie, ale teraz o co by chodziło? Dlaczego sosna olszyna na samym szczycie, to nie jest, to są hektary gór. Na samym szczycie rosną i się mają bardzo dobrze, a przy samej wodzie schną i są liche.
No jest tajemnica. Udało mi się to też rozwikłać. No to akurat mowa o Sadłużku jest tutaj, nie? No bo jeżeli to jest wyrobisko, jeżeli to są wydmy jakieś tam tak zwane w przenośni, to co nazwałem, a jeżeli ktoś eksplorował to jezioro, wydobywał i sobie górkę sypał, no to co zrobił? Pomieszał to, co mówiłaś, te wszystkie makroskładniki, tak? Te tak zwane dzisiejsze suplementy. Jak się zachowuje to drzewo? No właśnie. Nie, to drzewo z tymi suplementami, nie mając na wydmie, nie mając w ogóle gleby, zwykły krzem. A one są niesamowicie potężnie rosną. I to dla mnie, bo dużo biegam po lasach. 240 cm wystarczy. Nie ma żadnych centymetrów. Wydma, goła wydma, a drzewa niesamowite. A wydma na czym? No, na piasku? No wydma to jest, ja mówię o wydmie jako o piasku. Czy na glinie? O zwykłym krzemie, tylko że drobnoziarnistym. Ale jeżeli to było z wyrobisko, jeżeli to było... No krzem jest krzemem. Pod czerwień. Nie, o krzemie nie mówmy. Krzem jest krzemem. Zwykła fizyka. Krzem jest krzemem. To jest wszystko pod tym, to jest krzem plus te makroskładniki. Nie, krzem to jest pierwiastek, z którego się produkuje dużo ciekawych rzeczy. No i to jest główny minerał, składnik twardy, stały, inaczej gleba, ziemia. No potem gliny wchodzą, no to aluminium, no to tam nie mówmy o tym. Bo... No pod czerwień to wszystko wysyła, co jest powyżej zera absolutnego. To wszystko emituje falę cieplną. To tam nie mówmy, bo to wszystko emituje. To jest specyfika, czy mocniej, czy słabiej. Ale nie schodźmy z tematu. I teraz co mi się udało ustalić? Bo zauważyłem, że na tak zwanych no, jałowych ziemiach drzewa rosną, a na drzewa na glebach, gdzie są gleby autentycznie, żyzne, stoją i są krzakami. Ale Kujawy całe stoją, że jest jezioro. Jaki fenomen następny udało mi się odkryć? Wszędzie są jeziora na Kujawach. Ale zawsze przy jeziorach jest taki mały myk. No tutaj akurat nie, bo tutaj raczej jest torf i węgiel, więc nikt mnie nie wykopuje. Tylko wybiera i powstaje jezioro. Są jeziora, a w koło jezior są góry, a dalej jest płasko. No ale do czego zmierzam? Jadąc na poprzedni tutaj z Mariuszem Wiec, zauważyłem w Sadłużku, po drodze to jest tutaj niedaleko, rozkopane dwie góry, brakujące góry. Widać, że te góry przy jeziorach zostały rozwiezione na obecne autostrady. No i w czym wyszedł problem? Pojechałem sobie za tydzień, obejrzałem to miejsce. No i to, co odkryłem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Oglądaliście to zdjęcie, ale nikt nie wie, o co to jest. To jest klif, gdzieś 90% góry przy jeziorze rozwiezionej. I okazuje się, że ten klif pokazuje dokładnie sposób tworzenia tego klifu. I co można wywnioskować z tego klifu? Że to była technologia płukania, więc ktoś wykopywał, płukał ziemię. I to jest odkładając różne takie warstwy, jakby to można powiedzieć, jak kartki dosłownie w książce. Żadnego kamyka tam nie ma. No i co ciekawego, potem pytałem się człowieka, który obok tam mieszkał, nie? On mówi, że no niestety w tej górce, jak rozwozili, tam nie było żadnego kamienia. Aczkolwiek ten kamień, który poszedł, ten, który idzie, dokładnie jest z Sadłużka, tylko z innej góry. Z jednej części góry są same kamienie, z drugiej ani jednego nie ma. I co jest w tym zdjęciu pokazane jest? Pokazane są warstwy, kolejne nanoszenia. No to jakby ktoś powiedział morenowe albo polodowcowe. No i się okazuje, że no, centralna część, która się tworzyła, no, ktoś usypywał czy ulewał. No i potem była prawa strona i lewa. I są tak jeziora są. Jezioro z prawej strony, jezioro z lewej strony. Potężne jeziora. Górki już nie ma. Dwóch górek nie ma. Poszły pod autostrady. Ale to w tym roku nie zostało jeszcze przykryte zielenią. I dokładnie pokazuje technologię płukania złota. No i teraz pojąłem, dlaczego na wydmie rosną drzewa, no bo mają makroskładniki, bo się okazuje, jaki jest numer. Jeżeli się płucze złoto, to złoto wielkiej, to jakby to w makroskali go się odzyskuje. Bo się płucze. Ale mikro jest o wiele więcej. To, co dzisiaj jest walka o nanocząsteczkowe złoto. A nanocząsteczkowe złoto jest właśnie wymieszane w tym momencie. No i teraz, co ciekawego wyszło? Okazało się, ja byłem wtedy ze swoją znajomą Basią i ona zwróciła na jedną rzecz. Zajmuje się zielarstwem. I od razu zauważyła, że
zioła, które rosną, nie pasują do otoczenia i do innych miejsc. Specyficzne rosną. A więc się okazuje, że można po ziołach rozpoznać tak samo miejsce, jaki skład jest mineralny. Podbiał na pewno. Podbiał. No bo teraz dla mnie stało się jasne, dlaczego te drzewa rosną na górze, gdzie nie mają wody, gdzie nie mają składników, a jednak coś powoduje, że rosną. No jeżeli ktoś całe Kujawy przeorał, przepłukał... A bursztynu tam nie ma? Wszystko, prawdopodobnie wszystko się szuka w tym momencie. No ja nie mówię kto, ja tylko pokazuję, że jest ślad technologią płukania, ale na skalę niespotykaną. W jakiejś epoce innej, tak? Tak, no to gdzieś zrobili nasi przodkowie, albo jeszcze przed przodkami. Ja bym to nazwał prapolanie, prasłowianie. Chyba jeszcze przed ludźmi. No to jak jeszcze przed ludźmi, to jakieś automaty, ale po cholerę im było złoto potrzebne i ciężkie pierwiastki w tym momencie, bo wyraźnie jest tak, tu ja zrobiłem miejsca na lewu, bo tylko to, ale ma... Są zdjęcia, na których dokładnie widać miejsce, kiedy woda jest wylewana i jest to pokotłowane dokładnie, nie? Miejsce, gdzie jest, te góry były wylewane w tym momencie. Ktoś chciał dłużej żyć po prostu. No ale to już nie wnikając po co złoto. My akurat wtedy, kiedy udało mi się to odkryć, no to byłem na Kurhamach i takie ciekawe jest zdjęcie, nie? To jest takie zdjęcie Kurhamu wykonane dokładnie w zeszłym roku, w grudniu 20, bo przesilenie nie było 21, tylko było to przesilenie 20 grudnia. No ja sobie raniutko pojechałem o świcie, no bo to wiadomo, że wszystko trzeba jechać w momencie, kiedy jest przesilenie, kiedy dokładnie jest równo noc i sobie te rzeczy sprawdzać. No i co sobie odkryłem? Okazało się, że słoneczko na jednym z Kurhamów dokładnie wzeszło i teraz co nam się mówi? Mówi nam się, że to są grobowce. A ono pokazało, że pokazuje czas. Astronomiczny czas. Pokazuje czas. Ale jaki czas? No bo jeżeli precesja wynosi 23 stopnie maksymalnie odchodzi. Słońce przez 26 tysięcy lat. Pokazuje, że Kurhamy są kręgiem czasu, w którym się zapisuje epoki. I w którymś momencie ten Kurham pokazuje... Jaka epoka jest? No bo jeżeli ja znam na przykład historię, jeżeli to, co opisują starohinduskie Wedy, no tam się podaje, że człowiek sobie żyje no, w tym wieku, gdzie nie używa złota, ale ten wiek nazywają złotym. Złota nie używa. No to podają, że żyje 100 tysięcy lat. No to takich zlodowaceń przeżył przynajmniej 5. No to jeżeli stąd wychodził i odchodził i przychodził, to musiał wiedzieć, gdzie przychodzi, nie? I jaki czas jest. No bo 20 parę tysięcy lat to był młodzieńcem. No tak my mamy teraz lata, no 20 parę lat, no tak podają. Podają Wedy, że człowiek żyje w złotym wieku 100 tysięcy lat. Potem podają 10 tysięcy lat w następnej. 1000 lat, no to 1000 lat to już jest dokładnie omówione w Biblii, to jest dokładnie i jest teraz na dzień dzisiejszy, no ale to nie wgłębiając się w te rzeczy. Tylko ja mówię, no kto by budował w tym momencie te kręgi czasu potężne? Zostało tylko parę kopców, nie parę Kurhamów. Do dnia... wiem, że jest portal, tak? Właśnie, o czym mówimy, bo te Kurhamy by wskazywały na kręgi czasu, na pełne to tak jakby były sekundniki i minutniki w zegarku i słońce w tym ruchu precesyjnym, kiedy się przesuwa co tamte tysiące lat, bo no to sobie dokładnie słońce przy wschodzie i zachodzie słońca jeździ. Ale my tego nie zauważymy, bo nasz cykl życia 50 czy 100 lat to jest żadnym. No przy tysiącu jeszcze dużo nie zauważymy, bo dopiero robi tam 2 stopnie, nie? 2 stopnie, dopiero się to przez 1000 lat. Do tego te ulice i drogi, które są budowane, one dzisiaj tak przyglądając się na ulice i drogi, zauważymy, że one nie pasują nigdy północ-południe. Ale te starożytne, jeżeli się przyjrzeć w ruchu i cofnieć się do określonego momentu, one są dokładnie synchronizowane z układem północ-południe. Tylko dokładnie dziesiątki tysięcy. To mam skończyć, tak? Dobrze, to dziękuję. No, trochę tych rzeczy jest, nie będę mówił dalej o tych kamykach energetycznych. Chodźmy. Woda wyjęta z akwenu. No już mówię. Woda. Słuchajcie, nie chcę, żeby to była na zasadzie prelekcja, tym sobie pogadam i za chwileczkę uśniemy. Nie. Będziemy za chwileczkę pewne rzeczy robić. Woda. Ile można wody nie pić? 3 dni. Nie, dłużej. Nie, tydzień.
Medycyna mówi, że 3 dni. Nie wiem, ja na sobie sprawdziłem 5 dni, wypluwałem nawet ślinę. Ale to mniejsza o większość. I nie miałem efektu żadnego odwodnienia, ale to mniejsza o większość. Ile można wytrzymać bez jedzenia? Tutaj już można długo. Naukowo zbadany 64 lata. Bez jedzenia. Da radę. Ale ten temat sobie zostawiam. Wy sobie to pójdziecie dalej i z tym zrobicie co chcecie. Słuchajcie, a propos wody. No mamy ją, potrzeba nam wody do picia. Mamy pragnienie, chcemy się napić. Jak jesteśmy na wyspie, jesteśmy w naszych szerokościach geograficznych, nie ma najmniejszego problemu z wodą. Woda, no to wiecie, że to jest kryształ, którego jest najwięcej podobno. Która zapamiętuje pewne rzeczy, która pewne rzeczy nosi, jest najlepszym rozpuszczalnikiem. Co jeszcze można powiedzieć o wodzie? No jest nam po prostu potrzebna i trzeba ją sobie w dany sposób uzdatnić. Jak można to zrobić? Najprościej, jesteście na wyspie, nie macie niczego. Ma ktoś pustą butelkę? Mogę tam tą butelkę? A jak ktoś ma jakąś pustą butelkę po wodzie? Albo mógłby... Pusto, ale plastikową butelkę wody. Zaraz będzie chyba pusta. Jest upał 40 stopni na przykład. Skąd wodę pozyskać? Słuchajcie, skąd wodę pozyskać? U nas w Polsce rzadko kiedy zdarza się taki. Najlepiej z marketu. Bo jest ona. Ja osobiście odradzam stosowanie butelek wszelkiego typu plastikowych ze względu na to, że woda jest rozpuszczalnikiem i rozpuszcza nawet szkło. Nawet szkło, ale potrzebuje na to dużo, dużo więcej czasu. A szkło to krzem, który jednak wolę krzem niż 11 tysięcy różnych substancji, których nas nawet nie przetoczę, bo ich po prostu nie znam. Dlatego jeśli możecie, to butelki petowe odpuścić sobie ten temat, bo to po prostu szkoda waszego zdrowia, waszej energetyki i innej rzeczy. Podróżując zastanowiłem się, no woda jest nam potrzebna. Podróżujemy kamperem, jak niektórzy z was wiedzą, z dzieciakami. Woda zawsze no jest nam potrzebna, czy do umycia, czy do uprania, a przede wszystkim do picia, gotowania i innych rzeczy. I jak tą wodę pozyskiwać? Jeśli jest miejsce, które jest pewne, typu studnia, źródło, czy jakiekolwiek inne, żaden problem, w 99% można ją wypić bez żadnego przefiltrowania. Ale załóżmy, zachodzi jakaś tam pseudo sytuacja, gdzie znajdujecie się, że nie macie tej wody. Nie macie, o super, za chwileczkę. I nie macie tej wody i trzeba ją w jakiś sposób uzdatnić, a nie macie specjalistycznego filtra, uzdatniacza, jakiejś, nie wiem, odwróconej osmozy czy innych pierdół, jak ja to nazywam. To co w tym momencie zrobić? Jak to najłatwiej zrobić? Potrzebny wam jest substancja, która przefiltruje. Zasada, od najgrubszej do najdrobniejszej. Sypiemy od spodu, od jak najbardziej miałkich do jak najbardziej. Mamy ognisko, węgiel aktywny, najlepsza rzecz, która, no węgiel, słuchajcie, oprócz wody, która jest wszechobecna, wszystko jest zbudowane na podstawie węgla. No prawie wszystko, bo większość jest na podstawie krzemu, ale to mniejsza większość. No, z wiedzy wiemy, że jest wszystko, my jesteśmy jako organizmy żywe zbudowani na podstawie węgla. Węgiel jest nam potrzebny, niezbędny, dlatego spożywamy pewne aminokwasy, bo to są struktury związane z węglem. Węgiel, jakbyście sobie taką drobinkę, ja wam pokażę nawet, już taki inny, aktywny węgiel od producenta marki, którą powiem później. I zobaczcie sobie, to jest pyłeczek, ziarenko. Jakbyście wzięli to jedno ziarenko i pod mikroskopem zmierzyli jego powierzchnię, to powierzchnia jednego takiego ziarenka to jest prawie boisko do piłki nożnej. Dobra. Ile ma boisko do piłki nożnej? 100 na 50. Bądź 50 na 90. To w zależności od stadionu. Ale mniej więcej taką powierzchnię ma tą jedną. Więc pomyślcie, że woda przepływa przez taką powierzchnię. Więc wszystkie rzeczy, które są chemicznie w niej związane, które mogły być zanieczyszczeniami, się oczyszczają. Dlatego popularyzacja tych filtrów, chociażby tych tak zwanych, mogę mówić nazwy firm? British, Ryty i inne firmy, które to robią. Wszyscy robią to na zasadzie węgla aktywnego i jeszcze jednej takiej substancji, kuleczek, które po prostu też odfiltrowują części stałe. Zanieczyszczenia wody, jakie mogą być?
chemiczne. Metale ciężkie. Chemiczne, czyli chemiczne i biologiczne. I jeszcze jakie? Energetyczne. Energetyczne. Woda zapamiętuje. Polecam każdemu obejrzeć sobie film, wstukać na YouTubie Pamięć Wody. Tam później inne traficie a propos tego Japońca, który badał dokładnie, który zmarł tam w 2004 czy 2006 roku, który badał kryształy, zdjęcia robił. Odsyłam. Ten film trochę otwiera. Ja nie będę opowiadał, bo po co, każdy z was może sobie to obejrzeć. I sypiemy sobie. No jak wsypiemy taki węgiel z ogniska, najlepiej jest go najzwyczajniej rozdrobnić. Chcecie, możemy zrobić taki film. Robimy? Kto? Kto? Trzy osoby potrzebuję. Jestem już jeden. Dobra. Tutaj miałem gdzieś, ale mi wypadło. Wiesz co, idź przynieś odrobinę węgla, ale wiesz co, słuchajcie, żeby węgiel aktywny wam się nie wysypywał, ni nic, ja użyję starego śpiocha mojej córki. Z dobrą pamięcią, dlatego wyciąłem z kroku. To troszeczkę za mało, wytnę spod serducha. A propos, też zastanawiacie się, dlaczego w okolicach serca dzieciom umieszcza się różne dziwne emblematy? Teraz dam inną informację. We Włoszech trafiłem w sklepie ekologicznym na butelkę firmy Flaszka. Firma Flaszka twierdzi i ma potwierdzone to badaniami na swojej stronie, jak również przez jakąś tam akredytowaną instytucję, że woda umieszczana w ich butelkach szklanych jest, zmienia swoją strukturę. Bez względu na to, jak jest to kranówka czy cokolwiek, zmienia swoją strukturę. Nie wierzę, ja dotykam. Ja jestem ten niewierny Tomasz, który musi dotknąć, zobaczyć, pomyśleć, a później poczuć, o co chodzi. Co się okazuje? Z tyłu butelki jest pewien symbol, który jest wyryty na butelce. Działa. To teraz popatrzcie na butelkę, to jest chyba Perriera. Co butelka w środku Perriera ma na reszcie? Przekażcie sobie ją dalej i zobaczcie, co ona ma w środku. I dlaczego ludzie na różnych, ci tak, będący w tak zwanej służbie naszej, czyli mylnie to ludzie nazywają władzą, piją tą wodę, a nie inną. Widzisz, co jest odspadane? Nie wiem czemu, nie wiem co, nie wiem jak. Ja nie będę dyskutował na ten temat. Każdy niech sobie to oceni. Ja nie będę tego robił. Wiesz co, weź nasyp tego węgla, ile tak ci wejdzie i go po prostu przynieś. Ktoś jeszcze mi pomoże? Dobra, super, wiesz co, przyniosłabyś z jedną garść piachu. Jeszcze jedną osobę potrzebuję. Dobra, wiesz co, przynieś trochę trawy. Tej skoszonej. I mamy filtr. Fajne by były jeszcze kamyki, bo one by bardzo nam pomogły ze względu na to... Krzemienne. A mogą być, te, ale nie, to najpierw wiesz, kamyczki to na później. Masz. A szungit? Szungit jest okej? Okay? Szungit, tak. Nie rozumiem. To jest odmiana węgla, ja, no tak, nie? Który 5 milionów lat temu Kaukazu. Przyleciał z kosmosu. Wiesz co? Na Alasce go okay. Zebrali i... Powiem ci tak. Można, tylko po co sobie utrudniać? Ja pokażę za chwileczkę łatwiejszy sposób. Szungit to jest, wiesz, od razu. Dobra, tak? Dzięki. Albo co cyganie używają. Dlaczego wziąłem coś takiego? Ze względu na to, że to zatrzymuje pewne rzeczy. Poza tym to, jeśli ludzie zajmują się tak zwanymi chwastami, chwastingiem, ziołami, innymi rzeczami, można używać sobie. Takie siano dopiero po 2-3 dniach jest w stanie zajść pewne procesy gnilne i w tym momencie do pewnych rzeczy tam po prostu może dojść. Ale umówmy się, taki filtr to trzeba zmienić, bo po prostu substancje, które przychodzą, zanieczyszczają to wszystko. Jedyną rzeczą, którą można nie zmieniać, taki węgiel jak tutaj będziemy mieć, to jego trzeba wymienić mniej więcej po około 400 litrach przefiltrowanej wody. Co? Po 400. Tak mniej więcej. Ale to nie, to czarnego trzeba było. Czarnego, tego czarnego. Nie, popiół nie, tego czarnego węgla. Weź sypnij tutaj. Wiesz co, na tym i kamyki. No. Lepszy był piach, ale pokażę zasadę. Super, mamy wszystko.
Tylko czekamy na węgiel, no bo węgiel trzeba jako pierwszy wrzucić. I słuchajcie, i na tej zasadzie to po prostu działa. Jeśli chcecie być tak zwanymi ludźmi przygotowanymi na survival, na przetrwanie, na inne rzeczy, to co przede wszystkim ze sobą byście zabrali? Dobra, inne pytanie. Inne pytanie, aczkolwiek odpowiedź jest bardzo bliska ideałowi. Co nam jest potrzebne do życia? Nie, podstawowa nasza potrzeba, słuchajcie, podstawowa potrzeba. Woda. Tlen. Nie. Nam jest potrzebna potrzeba bezpieczeństwa. Jak nie oddychasz, nie masz tlenu, czujesz się zagrożona. Jak nie masz wody, nie masz picia, czujesz się zagrożona. Nam jest potrzebna zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa. Czyli to, żeby mieć co pić, zjeść, żeby było ciepło i przytulić się do kogoś. Bo nawet jeśli masz te wszystkie trzy rzeczy z poziomu mieć, to masz tylko mieć, czyli masz coś, czyli CU. A potrzebne jest to coś, co to łączy. Potrzebna jest ta moc, energia, którą mamy w sobie. To, żeby był ten drugi. Dlatego chociażby to, jak się witacie. Przychodzicie, przytulacie się. No to jest potrzebne. Kolejna rzecz, która nam jest potrzebna, możecie mieć tysiące sprzętu. Możecie mieć tysiące gadżetów najlepszych marek, najlepszych firm. Jak nie macie wiedzy, to jak to powiedział mi kiedyś góral. Panie, syćko chłop miał! Posedź se spodnie z Gore-Texem markowe. Kurtka, plecaki, czekany, raki, GPS-y, sresy, rekko, srekko. Ale dopiero na wiosnę go znaleźli. Dlaczego? Nie miał wiedzy. Słuchajcie, robimy sobie ten. Mamy węgiel aktywny. Jak będziecie chcieli sobie wyprodukować węgla aktywnego, to trzeba udać się do ogniska. Jak rozpalić ognisko, może będzie na innym wiecu. Mamy węgiel aktywny, rozdrobniony, a że trochę jest go za dużo, to go sobie w jakiś tam sposób, może to za duże, uaktywniony został. To przytrzymaj. Nie, bo się nie utnę. I trzymaj cały czas za. Nie, ta palubów nie ruszy. Wkładam do butelusi. Ostatnią warstwę najbardziej miałką mam. Następną warstwę sypiemy sobie ziemię. Trzymaj. No widzicie, nawet we dwoje jest raźniej. I łatwiej. A czy się, ziemi osobiście ja bym nie sypał, ze względu na to, że w ziemi znajdują się pewne patogeny i inne rzeczy. Użyłbym piachu, który najlepiej byłby w ognisku. W ognisku. Wypalony z ogniska. Jak nie mam pewności, a zostało mi trochę tego, dosypię. Od razu powiem, węgiel będzie wypływał. Napcham sobie tego. Rzucę sobie kamyczków, żeby nie wypływało. I nie trzymało. Idę po wodę, leję wodę. Jedną podstawową rzecz na pewno, jak chcecie sobie przetestować, można to zrobić, będzie ciekło. Im większy zbiornik użyjecie, butelka, cokolwiek, najlepszą rzeczą i najłatwiejszą, która się sprawdza, i jak nie będziecie mieć czegoś takiego, to jest kora brzozy. Zwinięta normalnie w stożek. Przewiązać to czymkolwiek, jakkolwiek dookoła, nawkładać zamiast trawy, albo jak nie macie jakiegokolwiek materiału, nie chcecie sobie niszczyć ubrania, nałożyć najpierw mchu. Mech magazynuje wodę, mech nie pleśnieje w wodzie, nic się z nim nie dzieje. Dlaczego? Dlaczego? No mówiłaś już. Bo zawiera krzem. I słuchajcie, pierwsza rzecz, jaka będzie na pewno woda, będzie wam leciała czystsza niż taka, jaka jest w jeziorze, a na pewno będzie ciemna, brudna po prostu po węglu, dlatego że drobinki węgla muszą się po prostu wydostać. Ale po przefiltrowaniu 3-4 litrów to po prostu ustąpi. Węgiel nie stanowi dla was żadnego problemu, wręcz przeciwnie, przecież na tak zwane przemarsz wojska, czy jak to niektórzy nazywają rozwolnienie, bierze się ten węgiel. Można kupić w aptekach, zawiera ileś set substancji dodatkowych, zlepiających innych. Tańszy?
i zawsze dostępny. Co? Wiesz, na końcu takiego pendraka, Edberger? Nie. Ja się... Wiesz co? Powiem ci tak. Jadłem i nie płacili mi tyle, co on. Ale da radę. I słuchajcie, można sobie spróbować przefiltrować. Działa. Jeśli nie macie, proponuję... macie taką wodę przefiltrowaną. Sorry, że skaczę po temacie. I od jak najdrobniejszych na dole rzeczy, które ci filtrują, do jak najgrubszych. Bo pomyśl, że teraz wlejesz wodę taką nabraną stricte z jeziora. No ona zawiera jakieś krzaki czy coś. To ci zostanie u góry. I dalej kolejną warstwę przechodzi. Na tej samej zasadzie działają filtry w łazienkach podkranowe. Masz trzy filtry o różnych gradacji i o różnych innych rzeczach. Filtry w akwariach, jak zasada jest ta sama. Ta sama. Najpierw odseparować to, co jest grube, później mniejsze. Na tej samej zasadzie działają czyszczalnie ścieków. Tylko nikt nie oczyszcza tego na poziomie energetycznym. Ale to już mniejsza większość. Jak chcecie się w coś takiego wyposażyć, mieć powiedzmy przy sobie taką rzecz. My na przykład od 2011 roku nie kupiłem butelki wody. Nie kupiłem. Kupiłem sobie wcześniej filtr. Zagraniczny, podobno szwajcarski, firmy Katadyn, która szwajcarska firma mieści się u tych tak zwanych, co słów nie mają, czyli Niemców. I ta firma robi filtr. Filtr składa się z pompki. O, leci woda. Do tej pompki dołączam sobie rurkę. Końcówkę rurki wrzucam do wody. Jak chcę, żeby było z głębszej wody, to sobie przesuwam gąbeczkę. Jak chcę powierzchniowej, to biorę sobie płyciej. Ma to znaczenie, jak robisz to na rzekach. Ja na przykład na kajakach też nie zabieram nigdy ze sobą wody, zabieram to. To waży 600 gram. Wolę to zabrać i butelkę i mieć wodę zawsze. A na oceanie? Wiesz co na oceanie jest? To są ocalarki. Też są mechaniczne ocalarki ręczne, nie potrzeba żadnego prądu, ale prądowe są o wiele bardziej wydajne. I jeśli są jachty, no nie, to jest inny temat, to trzeba połączyć wszystkie nasze tematy odnośnie energetyki i tyle. Coś tam też żeglowałem, także też mógłbym coś tam opowiedzieć na temat tej wody. I słuchajcie, coś takiego, my to stosujemy również w domu, jak jesteśmy w Warszawie w domu, nakręca się taką przystawkę, stawiam to, jest kranik, to podłączam pod kran, bo jest też przystaweczka, stoi sobie, przełączam, jak chcę myć gary, to myję normalnie, jak chcę wody do picia, to przepuszczam. Różnica organoleptycznie do sprawdzenia. Filtr się składa z prostych rzeczy. Tu jest zbiornik pompka, tu jest zbiorniczek na aktywny węgiel z jakimś tam mikrofilterkiem. Tam na końcu jest mikrofilterek odseparujący te większe elementy. Ten pozbywa się wszystkich innych rzeczy, a tu w środku, nie wiem czy wam otworzę, bo to się dość ciężko robi, a nie mam czegoś. Tam jest... Musicie mi uwierzyć, albo później dla zaciekawionych pokażę, o co chodzi. Tam jest kawałek spieczonej gliny. Kawałek ceramiczny. Tam jest filtr ceramiczny, który filtruje 0,02 mikrona. Czyli wszelkie patogeny związane z ameby, bakterie. No nie ma takich małych bakterii, żeby się przedostać. Niektórych wirusów tylko nie filtruje ze względu na to, że są mniejsze niż 0,2 mikron. Najzwyczajniej w świecie pompuje się, jak jest ciśnienie z sieci, używam tego. Koszt teraz jest tańszy. W tysiaku można się zmieścić. Nie. Filtr, wiesz co, ten filtr się zużywa, ten ceramiczny. Wymiennik kosztuje chyba 2,5-3 stówy. Producent przewidział go na 50 tysięcy litrów. Nie wiem, ja od 2011 roku nie używam niczego innego. Filtr mam mniej więcej w połowie używalności. Czyszczenie filtra polega na tym, że wkładasz go do wody, bierzesz jak na zmywakach do mycia naczyń, jest to takie szorstkie, to nawet czasami dołączą samą tą taką, tą szorstką część, po prostu się go ściera. Myjesz pod wodą i tyle. Prostota, banalne, używają tego żołnierze na misjach,
Większych wersji używa się w afrykańskich krajach, gdzie woda jest zatruta przez pewne działania związane z wydobyciem ropy naftowej i innych tam pierdół. To tam rtęć to nie pikuś. Rtęć nie przeszkadza. Rtęć nie jest szkodliwa dla człowieka. Co? Kolega wypił osobiście na praktyce. Wszystko jest kwestia formy, w jakiej wybierzesz, ale to mniejsza większość. No. Kto chce spróbować się napić takiej wody? Proszę bardzo, pompeczka. Żeby było wygodniej, producent... krąży tam gdzieś ta zielona butelka? A powiedz, czy kamienie energetyczne? Ja zaraz wszystko... Zmieniają. Pokażę jedną rzecz. Producent był sprytny i przewidział. Ja nie dyskutuję na temat tego, z jakiego materiału to jest wykonane. Jest to z tak zwanego ABS-u. Podobno zdrowe, ale to jest jakby kompromis. Pewnych rzeczy zdrowych i innych. Ja nie do końca uważam, żeby jest, ale było to na pewno lepsze niż lepsza wersja tego filtra wykonana z aluminium. Nie będą mnie posądzać o jakieś tam kryptoreklamy? Nie. To wytniecie, zakleicie. Tak, to trzeba zakleić. Robi się tak. Proszę bardzo, tam jest jezioro. Idź sobie napompuj tak, sobie tak? do wody. No, tak. Okay. Komu się skojarzyło? Kobieta, a nie wiem. To świntuszy podobnie jak reszta. Podobnie jak Pijesz? Ryzykujesz? No ja wam powiem. Najłatwiejszy sposób energetyzowania wody. Na zdrowie. To też robili niektórzy. Dlaczego? Kręcili na zdrowie. Co ja jej daję? Jak czujesz? A za przeproszeniem, jak czujesz? Ja tu nie rozgraniczam. Męska, żeńska, nijaka, obojnaka, czy jakakolwiek jaka. Jak czuję? Tą ręką czuję tak, tą kręcę tak. Nigdy... Czasami ludzie się zastanawiają, czemu mieszają cukier w jedną stronę. Ale nie zastanawiają się, dlaczego cukier mieszają. A to już inny temat. Tak. Przepyszna, słuchajcie. I słuchajcie, woda przepływa, zapamiętuje. Jak wodę najłatwiej zestrukturyzować? Pozbyć się tego całego rzeczy, która ma? Bardzo delikatnie. Zamrozić. Zamrozić.